Kto to jest kominiarz? Pan ubrany? Za czarny. Na czarny. Przychodzi gdzie? Do komina. Do komina i co robi z tym kominem? Czyszczy. Kominiarz to pan ubrany na? Czarny. Czarny. I co robi? Czyszczy komina. Kominy. Kominy, tak? I co przynosi? Szczęście. Szczęście, bo jak się widzi kominiarza, to co się robi? Łapie się za co? Za guzię. Kto to jest kominiarz? To jest pan ubrany na? Czarno. Czarno. I on przychodzi gdzie? Do? Do domu? Tak. Tak? I czyści? Czyści kominy, tak? Tak. A jak się widzi kominiarza, to się za co łapie? Za guzik. Za guzik, tak? I co, jak się złapie za guzik, to znaczy, że kominiarz co zrobi? Przyniesie? Przyniesie szczęście. Kim jest kominiarz? To taki pan ubrany jak? Na czarno. Na czarno. I gdzie on przychodzi? Do domu. Do domu. A po co przychodzi do domu? Żeby wyczyścić? Kominiarz. Kim jest kominiarz? To taki ktoś, co ma taki patyczek, no i tym patyczkiem do wentylacji dmucha takim. A jak jest ubrany kominiarz? Na czarno. Na czarno. A jak się widzi kominiarza, to co ludzie przeważnie robią? Za co się łapią? Za guziki. A dlaczego? Bo to co przynosi? Szczęście.